Siemanko wszystkim, Darth Danielo z tej strony, witam was bardzo serdecznie w mojej kolejnej wideo recenzji filmowej. Dzisiaj chciałem porozmawiać o niezwykłym i wstrząsającym filmie anime, a mianowicie o filmie Perfect Blue, autorstwa jednego z moich ulubionych reżyserów anime, niestety nie żyjącego już, Satoshiego Kona. Jest to jego pierwszy pełnometrażowy film anime, który zadebiutował w 1997 roku. W Polsce póki co film ten jest dostępny na tym wydaniu DVD z 2008 roku. Jak zawsze już postaram się nie wdawać w jakieś szczegóły fabuły, by nie zepsuć wam zabawy, jeśli zdecydujecie się obejrzeć ten film, a dać wam jakieś ogólne pojęcie, o czym ten film opowiada i co ja o nim oczywiście myślę. Także Perfect Blue opowiada historię 21-letniej gwiazdy muzyki pop o imieniu Mima, liderki zespołu Cham, która postanawia zerwać ze śpiewaniem, by spróbować swoich sił w aktorstwie w serialu telewizyjnym Podwójna więź. Szybko jednak okazuje się, że praca aktorki nie jest łatwa. Do tego w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć osoby z jej otoczenia. I wydaje się, że sama Mima pada ofiarą psychopatycznego fana, któremu nie spodobała się nowa profesja młodej dziewczyny. Ale prawda, co tak naprawdę dzieje się w życiu Mimy, jest jeszcze bardziej mroczniejsza i przerażająca. Perfect Blue jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym thrillerem, jaki ja do tej pory widziałem. Jest idealnym przykładem na to, że filmy animowane nie są tylko dla dzieci, jak niestety dużo ludzi myśli. Ten konkretny film jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych, nie tylko ze względu na sceny, język, jakie znajdują się w tym filmie, ale także na bardzo poważną i wstrząsającą historię, jaką film opowiada. Jeśli ktoś z was decyduje obejrzeć się ten film, mam nadzieję, że choć kilkoro z was uda mi się do tego przekonać, to naprawdę do tego filmu trzeba podejść poważnie. Film, jak już wcześniej wspomniałem, nie jest lekki. Podczas oglądania radzę zwracać uwagę na szczegóły w poszczególnych sekwencjach, które pomogą zrozumieć tą wstrząsającą historię. Satoshi Kon w tym filmie, jak zresztą we wszystkich swoich dziełach, łączy poszczególne wydarzenia i sceny w dość niestandardowy, ale ciekawy sposób, co sprawia, że cała historia opowiedziana w tym filmie jest jeszcze bardziej intrygująca. Już sama sekwencja otwierająca ten film jest właśnie zmontowana w taki dość niestandardowy, ale moim zdaniem genialny sposób. Idealnie wprowadzając widza nas w fabułę i przedstawiając nam główną bohaterkę filmu, Mimę. Film jest w głównej mierze opowiedziany właśnie z punktu widzenia naszej głównej bohaterki, która ze względu na pewne wydarzenia, które mają miejsce w tym filmie, ma, jakby to powiedzieć, no, pewne problemy psychologiczne. Ma kłopoty z określeniem, co jest rzeczywistością, co jest snem, a co serialem, w którym występuje. I film jest zmontowany w taki sposób, że widz też ma pewne problemy z określeniem, co jest z czym, i tylko niektóre małe szczegóły w poszczególnych scenach naprowadzają nas, co jest z czym. Dlatego właśnie radziłem wam zwracać uwagę na szczegóły w poszczególnych sekwencjach. Tak naprawdę do samego końca nie wiadomo, kto jest w tym filmie czarnym charakterem, choć podczas oglądania możemy mieć pewne przypuszczenie, ale jestem niemal pewny, że końcówka zszokuje każdego. Pamiętam, gdy po raz pierwszy zasiadałem do tego filmu, byłem równie w wielkim szoku jak główna bohaterka, gdy cała prawda wyszła na jaw, i choć teraz znam już zakończenie tej historii, to za każdym razem po prostu przechodzą mnie ciary, jak cała prawda wychodzi na jaw. Cała historia jest opowiedziana w taki sposób, że trzyma w napięciu od początku do samego końca. Jeszcze do tego ta niezwykła muzyka, która znajduje się w tym filmie, nadaje całości taki niepowtarzalny klimat i jeszcze bardziej wciąga widza w wydarzenia. Jeśli lubicie thrillery, a nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć żadnego anime, to myślę, że Perfect Blue jest idealnym filmem, by zacząć swoją przygodę z japońską animacją.
akcja, klimat, bohaterowie i przede wszystkim historia w tym filmie sprawia, że przynajmniej ja, gdy oglądam ten film, często zapominam, że jest to w ogóle film animowany, tak bardzo jestem pochłonięty tą intrygującą i wstrząsającą historią. Jedyne tak naprawdę, do czego mógłbym się przyczepić, to dobór piosenki do napisów końcowych. Niestety w tym polskim wydaniu słowa tej piosenki nie są tłumaczone, a ja dopiero mam nadzieję, że już za niedługo będę zaczynał naukę języka japońskiego, ale piosenka ma taki, wydaje się taka lekka i radosna, co jest całkowitym przeciwieństwem klimatu tego filmu. Ale naprawdę tak szczerze, poza tym nie znajduję nic innego, do czego mógłbym się przyczepić w tym filmie. Film był reklamowany, jak też jest napisane na okładce, że byłby to film, który by zrobił Alfred Hitchcock, gdyby robił animację. I myślę, że jest to idealnym podsumowaniem tego całego filmu. Gorąco polecam go tym z Was, którzy lubią szczególnie dobre thrillery, thrillery psychologiczne. Naprawdę warto zobaczyć ten film. A jeśli chodzi o moją ocenę, to Perfect Blue w reżyserii Satoshi Kona otrzymuje ode mnie 5 gwiazdek na 5 możliwych. Naprawdę po każdym seansie jestem pod ogromnym wrażeniem. Zwiastun do tego filmu, jak zwykle, znajdziecie tutaj, link także w opisie poniżej. No i cóż, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zachęcam się do podzielenia swoimi przemyśleniami i może pytaniami w komentarzach poniżej. A ja zobaczę się z Wami w kolejnym filmiku. I jak zawsze, niech moc i dobre filmy zawsze będą z Wami. Daniello.